Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz on mnie posłał. Grzech zniewala człowieka. Każdy, kto popełnił w swoim życiu choćby jeden grzech ciężki, staje się niewolnikiem grzechu, a sam grzech sprowadza na niego karę śmierci. Wszyscy zgrzeszyliśmy i nie ma wśród nas ani jednego niewinnego. Każdy, kto sądzi o sobie inaczej, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy, jak mówi święty Jan Apostoł w pierwszym swoim liście. Uznanie w sobie grzesznika jest pierwszym krokiem ku wolności. Kiedy słyszymy dzisiejsze słowa dobrej nowiny, popatrzmy na swoje życie z perspektywy Ewangelii. Nie grzech jest w niej najważniejszy, ale miłosierdzie. Każdy, kto uznaje siebie za grzesznika i prosi Boga o przebaczenie, doświadcza miłosierdzia, oczyszczenia, pod warunkiem, że sam jest miłosierny. Przebaczenie grzechów sprawia, że prawdziwie stajemy się wolnymi. Przebaczmy sobie nawzajem grzechy, abyśmy budowali nowe społeczeństwo, wspólnotę dzieci Bożych w pełni wolnych. Przebaczenie jest przecież najpiękniejszym wyrazem miłości, a to jest prawo, które cementuje wspólnotę Kościoła. Bóg okazał nam swoją dobroć, stając się przyjacielem człowieka, przyjacielem każdego z nas. Pogrzebmy wszelkie waśnie i spory, a otwórzmy swoje serca pełne miłości wobec siebie nawzajem. Niech zbliżające się święta wielkanocne będą prawdziwie naszym zmartwychwstaniem z Chrystusem do nowego życia.